Doktor Ślibiński powiedział, że mamy wyjść, bo może ktoś zobaczyć i będzie miał nieprzyjemności. No więc wyszliśmy stamtąd. Mąż wrócił i zaraz wrócił się do firmy, żeby mu dali auto i dali mu to auto, a ja poszłam do domu. No i przyszłam tutaj do domu. No i oczywiście, że nie mogłam spać i nic robić, tylko czekałam, kiedy mąż wróci. I powiedział, zajechał autem i powiedział, że jedzie do Grafsteina, do dyrektora, żeby wydali zwłoki. No ale długo nie trwało. Ja w szlafroku poszłam do góry i do sąsiadki mówiłam, żeby ona poszła, mszę święto zamówiła i do świętego Wojciecha i że ja proszę bardzo, ona powiedziała, dobrze, pójdę, ja schodzę, a tu jego mąż stoi i przy drzwiach, elegancko ubrany i mówi, Strzałkowska, tak, proszę pani, ja do pani od ministra Sztachelskiego, bo syn pani będzie chowany o pierwszej godzinie i będzie przedstawiciel państwa, będzie chowany z honorami, bo tam już wołali przed tym, jak on trzymał ten sztandar. Będzie chowany jako bohater. Więc ja mówię, nie proszę pana, ja dziecko tak kochałam i religijnie go wychowałam i w Bogu miałam ufność, że będzie pożyteczny Bogu i ludziom. A nie pozwolę, żeby tam był chowany. Możesz się razem z zubowcami. A on mówi, nie, on będzie w osobnym grobie chowany, bo sobie na to zasłużył. Byłam w szpitalu i poprosiłam tą panią, która mnie poznała, żeby mi pokazała miejsce, z którego wzięła mego syna już po śmierci. Więc szłyśmy po drodze i ta pani mówi do mnie, myśmy go wzięły, tak to już była około godziny 6. Dochodzimy do teraz do dyspozycji.